Witamy Państwa bardzo serdecznie we wtorkowy poranek. Choć on dżdżysty na dworze, to z całą pewnością u nas będzie sporo dobrych, sportowych emocji. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, Marcin Sawat. Dzień dobry, Panie Dyrektorze, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówię ciepło zawsze i z emocjami, dlatego że sport jednak kojarzy nam się z tymi dobrymi, co by nie powiedzieć, jednak zwłaszcza w Opolu, rzeczami, bo i co roku ta baza sportowa, której Pan też dogląda na co dzień, jak i te sportowe wyniki. Zawsze mają dla kibica niezwykłe znaczenie i to one powodują te emocje bardzo często na stadionach, w halach sportowych, czy też na lodowisku, bo lodowisko było jednym z tych obiektów, które można powiedzieć, że w sezonie zrobiło furorę. No tak, sport, emocje, adrenalina, nerwy, pot, łzy, więc atmosfera jest zawsze gorąca. Gorąco jest też na miejskich obiektach sportowych. Zwłaszcza, oczywiście, było widoczne to w ferie, kiedy młodzież, dzieciaki miała wolne i spędzali je razem z nami, można powiedzieć, z Mosirem, na łyżwach, na ściance spinaczkowej, na boiskach, pływalniach itd., itd. Tak, rzeczywiście, wielu, wielu, wielu mieszkańców Opola i nie tylko odwiedziło obiekty sportowo-rekreacyjne w naszym mieście w czasie ferii. Można powiedzieć, fal, całymi falami. Natomiast na co dzień, oczywiście, ta, ta liczba jest trochę mniejsza, ale cieszą się dużą popularnością i myślę, że, że ta baza, tak jak mówię, sportowo-rekreacyjna, bo ona taki ma charakter, jest atrakcyjna i spełnia oczekiwania, myślę, większości mieszkańców. Rozmawiamy dzisiaj, drodzy Państwo, o zbliżającym się wydarzeniu, które w niedzielę będzie miało miejsce. To już siódma edycja Festiwal Sportowego Opola. I dlatego te rozmowy rozpoczęliśmy od tego, że Opole jest miastem sportu, patrząc chociażby przez pryzmat tego, w, na jakim poziomie ligowym mamy zespoły, jakie medale zdobywają nasi sportowcy, a jednocześnie też pieniądze, które łoży się na sport, bo byśmy ujęli wszystko bazę, sport, kluby to są dziesiątki milionów złotych. No tak, zdecydowanie można powiedzieć, że miasto, Pole w ostatnich latach bardzo mocno postawiło na sport, i ten sport bardzo szeroko rozumiany, bo myślę tutaj i o bazie sportowej, i o szkole mistrzostwa sportowego, sportowego. Mhm. o klubach, o dyscyplinach zespołowych, indywidualnych. Myślę, że. Każdy mniejszy i większy mieszkaniec Sopola, który chce zacząć przygodę ze sportu, właściwie może ją rozpocząć w każdej dyscyplinie. Nie mamy skoków narciarskich. No, z na względu, tam ale... widziałem w zimie, że tam taką mikroskocznię sobie Mały salon można no, zrobić, oczywiście na natach można pobiegać, natomiast myślę, że rzeczywiście ta oferta jest bardzo bogata, skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców. Tych najważniejszych, czyli y, Opolan, którzy chcemy, żeby y, spędzali czas y, na sportowej reakcjnie, ale także dla tych y, profesjonalistów. Tak? Dzisiaj profesjonalny sport, sportowiec może w Opolu grać w siatkówkę, w piłkę ręczną, w piłkę nożną w i, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale skupmy się na tym, co czeka nas w niedzielę, bo tak jak mówiliśmy, po raz siódmy, ale po raz pierwszy w zmienionej formule. Odbędzie się festiwal sportowego Opola. Właśnie docenieni zostaną sportowcy, zarówno przez kapitułę, jak i przez samych kibiców, przez fanów, przez naszych odbiorców, odbiorców czasu na Opole, bo polecam Państwu głosowanie już na naszej stronie cały czas się odbywa. Ale wróćmy do tego. Zwykle przy festiwalu też były wręczane różnego rodzaju nagrody, były wręczane dotacje. To się teraz dzieje już na bieżąco. W klubach i festiwal skupi się teraz na innej rzeczy, panie dyrektorze. Festiwal dalej jest festiwalem, to znaczy jest swoistym podsumowaniem tego, co się wydarzyło w roku poprzednim. Rzeczywiście do tej pory ta formuła była troszkę inna, bo kluby i sportowcy odbierali dotacje, m.in. stypendia. Wyróżnialiśmy mecenasów sportu, działaczy, ludzi zaangażowanych w szeroko rozumiany sport. Ten zawodowy, ten amatorski, tą pracę u podstaw z najmniejszymi dziećmi. Um, uznaliśmy, że sport to są właśnie te emocje i sport to są kibice. To znaczy miasto angażuje się w rozwój sportu, nie dla miasta, tylko dla mieszkańców y, 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 Opola. Sportowcy wychodzą na parkie, oczywiście pewnie dla siebie i kolegów z drużyny, ale bez kibiców oni nie istnieją. No, często to powtarzają, przecież dokładnie jesteśmy Dlatego na Dlatego uznaliśmy, marczach, tym że dodatkowym. chcemy zmienić formułę troszkę mhm. festiwalu i chcemy, żeby on się odbył przy pełnej hali. Żeby na tym festiwalu siedzieli zwykli mieszkańcy, kibice, którzy będą mogli spotkać swoich idoli, sportowców młodszego, starszego pokolenia itd. I troszkę odeszliśmy. W tym roku. Gwiazdą Wieczoru będzie Phil, to już nie jest tajemnicą, bo wszystkie wejściówki tak. na ten koncert zostały rozdane, czyli około 3,5 tysiąca widzów zasiądzie na stegu arenie. Ale rozmawiałem z nim kiedyś bardzo dużo też o sporcie, więc z całą pewnością to jest kolejny mikroakcent tak, <grym> sportowy. Tak, tak, jest aktywnym człowiekiem, tak. jeżeli chodzi o sport i rekreację. I w ramach tego Festiwalu Sportowego Pola w tym roku, po raz pierwszy została powołana kapituła. Kapituła mhm. wybierze... Sportowca roku 2023, trenera i talent. I kapituła podejmując decyzję, rozmawiając o naprawdę wielu, wielu, wielu sportowcach, którzy są w naszym... Mieście. To od razu padnie pytanie, dlaczego chociażby nie podium, na przykład, prawda, czemu nie pierwszy, drugi, trzeci, no bo skoro plebiscyty to się wiążą z miejscami, prawda? Tak, oczywiście, natomiast my już na poziomie jakby wyboru nominowanej mhm. piątki, bo zdecydowaliśmy się, że nominujemy w tych trzech kategoriach po pięciu sportowców, Uznaliśmy, że zwycięzca będzie jeden, to znaczy nie będziemy mówili piąty, czwarty i i tak dalej, wskażemy sportowca roku i wynik oczywiście ma znaczenie, znaczenie ma popularność, rozpoznawalność tego sportowca, jego zaangażowanie. Czy to społeczne, czy w kształcenie młodzieży, że tak powiem, ten nauczycielski trochę wychowawczy akcent, czy akcje charytatywne, bo mamy takich sportowców, czy mamy wreszcie sportowców, którzy są aktywni na zupełnie innych polach niż nam się wydaje, bo poza sportem, poza rodziną, poza domem robią dużo ważnych rzeczy, aby zachęcić młodych ludzi do tego, aby uprawiali sport, że warto. Znajdują czas, aby się z nimi spotkać, wychodzą do szkół, spotykają się i namawiają. Dzisiaj to jest mega ważne, dlatego że. Dla młodego pokolenia najważniejszy jest dzisiaj telefon komórkowy, tablet mhm. i to wszystko co przynosi tak, ze sobą. Na tych urządzeniach ja można sobie... biegać, skakać, natomiast samemu się już tego nie robi, bo siedzicie na kanapie. Dokładnie. Mhm. Dlatego, tak jak mówię, z wielu sportowców, o których rozmawialiśmy, których wyniki docenialiśmy zaangażowanie, kapituła w każdej kategorii wybrała pięciu sportowców, pięciu trenerów i pięć w naszej opinii talentów, które rokują, tak? Myśleliśmy o perspektywie, myśleliśmy o igrzyskach, o tym, kto z Opolan ma szansę pojechać, może już teraz, a może powinien tam być na 100% za 4 lata. Nie ma jednego wyznacznika wśród nominowanych, który determinowałby to, że są w tym gronie. Jest wiele czynników. Z tej piątki za każdym razem kapituła głosując, nie są w ukrywać, kapitule, żeby do tej ty... głosu się rozkładamy. Pięć osób było w mhm. kapitule. Na czele wiceprezydent Przemysław Zych, moja skromna osoba, naczelnik Wydziału Sportu Marcin Sagan. Dyrektor sportowiec Mirosław Śniegórski z PSP-2 i dyrektor MOSU Roman Fidlus. Mhm. Zawyziliśmy grupę, bo pięć osób łatwiej kompromis znaleźć. E, Ale bliżej remisu zawsze i pewnie było blisko remisu. E, bywało różnie, uznaliśmy, że prezydent jest najwyżej i w trudnej sytuacji podejmie wiążącą decyzję. Czyli nie powie pan nam teraz, kto. Nie, nie chciałbym. Miejsce. E, jakby kibice i mieszkańcy mają plebiscyt, w się plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, wiedzą kto jest nominowany, oddają swoje głosy na swoich faworytów, idoli, ikony, jak nazwać tak nazwać. Tak jak Pan redaktor wspomniał na stronie Czasu na Opole w internecie trwa to głosowanie, zachęcam do głosowania, niech to będzie głos właśnie kibiców i i mieszkańców i takie dopełnienie tego, mhm. jak wyglądało sportowe Opole w minionym roku. Tak, i to też jest ważne, dlatego, że często wiemy, setki czy tysiące osób przychodzą na te mecze najpopularniejszych dyscyplinach. Mówimy o siatkówce, mówimy o koszykówce, o piłce ręcznej, o piłce nożnej, wiadomo. Natomiast w gronie tych, na których mogą głosować, właśnie i do tego Państwa zachęcamy cały czas na stronie Czasu na Opole, są nazwiska wspaniałych sportowców, i dzięki temu też możemy się o nich dowiedzieć. Bo obok Borch Galana, piłkarza Odry, są tam fantastyczni ludzie zdobywający, tak jak pan powiedział, medale dla Opola, bardzo ważnych również i olimpijskich dyscyplinach. No tak, to, to nie było takie łatwe, bo mamy wielu wspaniałych kajakarzy, dżudoków, mm. e, oczywiście piłkarze ręczne siatkarki, piłkarze nożni, żużlowcy. To są osoby najbardziej rozpoznawalne, tak? Oni są co tydzień, co dwa na obiekcie, a kajakarze są pół roku na zgrupowaniach no, poza no. granicami kraju, gdzie przygotowują formę. Oni mierzą w igrzyska wielokrotnie w Mistrzostwa świata Europy. W tej dwudziestce, którą nominowaliśmy w tym plebiscycie dla skierowanym do kibiców, są przedstawiciele chyba wszystkich środowisk sportowych no. z miasta, wszystkich dyscyplin. Są tam ci rozpoznawalni najbardziej przedstawiciele sportów drużynowych, ale są też nadzieje już wiarstwa figurowego, e, przedstawiciele sportów motorowych e, i, tak sportów dalej, i tak dalej. I tak dalej także Ta dwudziestka pokazuje, jak szeroki jest właśnie, no, wachlarz, właśnie tym e, dyscyplin i sportu tego, co się dzieje w mieście Opolu. To, co pan powiedział. W w początkowej fazie naszej rozmowy, że właściwie każdy młody człowiek może wybrać coś dla siebie. Teraz od gimnastyki artystycznej, gimnastyki sportowej, tańca i tak dalej, co jest sportem właśnie, aż po naprawdę trudne sporty, jak podnoszenie ciężarów i tak dalej. Moglibyśmy całą tę ferię barw sportowych, kolorów przejrzeć. Y, 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 jaki będzie zatem charakter tej gali, jak mniej więcej zdradźmy, no, może nie same szczegóły, ale y, y, te elementy, które się pojawią, bo wszystko się odbędzie w przepięknym miejscu, rzeczywiście Oczywiście też kojarzonym ze sportem. No tak, jak sport, to obiekt sportowy, warunki pogodowe o tej porze roku są, jakie są, więc zapraszam wszystkich do Stegu Areny, to tam się odbędzie gala finałowa, uroczysta oczywiście, tak jak mówiłem, w tym anturażu z kibicami, 3-3,5 tysiąca widzów na trybunach, którzy zobaczą tych sportowców nominowanych, przedstawicieli wszystkich środowisk, będzie można poznać właśnie tą łyżwiarkę figurową szachistę, czy młodego kolarza, który zdobywa medale na Olimpiadzie Młodzieży i liczymy, że dochowamy się kolejnego Szosdy, czy Halubczoka. Szczegółów nie zdradzę, bo my zapraszamy wszystkich, ale nie ujawniamy kto jest w, tych gro w tym gronie pięciu, kto wygrywa. To będzie niespodzianka, my liczymy na te sportowe emocje. Być może wzruszenie, być może śmiech, być może zaskoczenie. Yy... Czyli szczęśliwy ten, kto ma wejściówkę, tak? Szczęśliwy ten, kto ma wejściówkę i szczęśliwy ten, który otrzymał nominację. No to niedziela, godzina 18. 18 z tego arena. Wielkie wydarzenie, drodzy Państwo, ale spotkaliśmy się po to też, żeby Państwo zajrzeli teraz na stronę Czasu na Opole. Tam znaleźli zakładkę dotyczącą właśnie tego plebiscytu, o którym Pan Marcin Sabat mówił i oddali też swój głos być może na sportowca, który Państwu również w jakiś sposób właśnie zaimponował. Pokazał swojego sportowego ducha i charakter. No, a nam wy wypada życzyć Państwu miłego, udanego dnia i wielu sportowych emocji w tym roku, których nam pewnie, Panie Dyrektorze, brakować nie będzie. Nie, nie będzie. Niech, Niech moc będzie, będzie z nami. <laughs> Martin Sabat, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pięknie. Życzymy Państwu miłego, udanego dnia. Do Wszystko zobaczenia.